Jak mogłoby wyglądać centrum miasta? O tym dyskutowano podczas kolejnej debaty Porozmawiajmy o Tarnowie. To już kolejna odsłona rozmów o tym, jak użytkowo i efektywnie wykorzystać okolice Owintaru. Tutaj przede wszystkim dyskusja toczyła się wokół projektu o nazwie Tarnów 2.0. Ponieważ pojawiły się również głosy, bo jak ta makieta wygląda, to ona wygląda, że tak powiem, no tak jak powinien wyglądać nowoczesne miasto. Czyli tam jest to, co zarzucamy panu prezydentowi, że w jego projekcie brak jest rozmachu. No robi się kolejną ścieżkę, kolejny chodnik, kolejne jakieś tam, prawda, jakieś tam no, galerię handlową małą i nic więcej. Natomiast my chcemy ciekawych budowli, ciekawych miejsc po prostu dla ludzi o wysokich kwalifikacjach, no tak, żeby było to atrakcyjne nie tylko dla tarnowian, ale również dla nawet przyjeżdżających. No i tym się różni ta nasza oferta, prawda? Wyjaśnijmy, że model Tarnowa 2.0 został stworzony dla obszaru w obrębie ulicy Krakowskiej i linii kolejowej. Twórcy planu zagospodarowania dla tej części miasta zaproponowali stworzenie przestrzeni miejskiej, która będzie robić wrażenie. No to jest próba, przede wszystkim próba obudzenia mieszkańców, pokazania, że tak można, żeby nie wierzyli w to, że nie mają szans, albo że nie mamy szans, ponieważ nie jesteśmy metropolią, ale przepraszam bardzo, no Kraków i Tarnów były lokowane w tym samym prawie czasie. Różnica 100 lat w średniowieczu to jest jeden dzień. Projekt Tarnów 2.0 miałby pchnąć miasto w stronę rozwoju. Są tereny, prawda? Faktem jest, że one są częściowo po prostu prywatne, ale niemniej jednak miasto jakby władczo, no chociaż szkielet komunikacyjny po prostu na takich terenach powinno zrobić i zrobi na pewno. I teraz, że tak powiem, cała dyskusja się toczy o to, jak ten szkielet komunikacyjny ma wyglądać. Czy tak jak proponujemy my, czy tak jak proponuje miasto. Myślimy sobie, że to jest projekt na całe lata, bo oczywiście to nie jest, nawet może za jednej prezydentury na pewno może braknąć na pełne, powiedzmy, zrealizowanie tego, ale niewątpliwie trzeba zacząć od szkieletu komunikacyjnego, czyli układu drogowego, który jest istotnym elementem w kwestii projektowania rozwoju Tarnowa. Jeśli chodzi o transport, to tu dyskutanci mówili nie tylko o komunikacji samochodowej, ale przede wszystkim rowerowej. Jak podkreślał specjalista z zakresu transportu, Tarnów to na tyle zwarte miasto, że rowerem wszędzie można dotrzeć w kilkanaście minut. W tej chwili modne są rowery, pewnie mało wykorzystany jest ten transport w Tarnowie. Myślę, że jest mało wykorzystany. Myślę, że poprzez budowę czy wyznaczanie w istniejących ulicach ścieżek czy pasów dla rowerzystów można będzie znaczną część transportu samochodowego zlikwidować na rzecz rowerów, na rzecz rowerzystów, na rzecz ruchu pieszego. Równe, szerokie chodniki, wygodne do przejścia, w ładnych przestrzeniach ulicznych. Z zielenią, z równymi nawierzchniami ulic, tak żeby nie było kałuż, żeby samochody nie ochlapywały tych, którzy idą. Podczas spotkania poruszono również kwestie słabych stron miejskich projektów zagospodarowania przestrzeni w centrum miasta. Przede wszystkim zarzuca się im brak rozmachu. Również podczas dyskusji o mieście zastanawiano się nad rolą miasta w zapisach wojewódzkich. Zwłaszcza, że na marcowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, który, jak podkreślił kolejni nasi rozmówcy, nie jest korzystny dla Tarnowa. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.